Dyrektorze, poproszę o takie krótkie podsumowanie tej rundy. Runda była dla nas bardzo udana. Zdobyliśmy 28 punktów, zdobyliśmy sporo bramek. Można powiedzieć, że jesteśmy w czołówce. Mamy niewielką stratę do Legii, więc można powiedzieć, że no wiadomo, do Rakowa trochę większą, ale można powiedzieć, że runda była bardzo udana. A czy po tym bardzo dobrym początku apetyty nie były jeszcze mocniej rozbudzone? Były rozbudzone, wiadomo, że każdy gdzieś tam, wszyscy oczekiwaliśmy może w tym kolejnym etapie sezonu kolejnych zwycięstw. Wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale summa summarum trzeba patrzeć jakby globalnie na tą rundę. Jak powiedziałem wcześniej, zdobyte punkty są dla nas cenne, dają taki trochę spokój na ten okres właśnie teraz zimowy. Więc no, myślę, że z niektórych meczach mogliśmy trochę więcej ugrać, ale też nie ma co narzekać, jest dobrze i trzeba się przygotowywać dalej. To poproszę teraz o takie może podsumowanie transferów, które wypaliły, które trochę mniej. No, zrobiliśmy 5 transferów. Myślę, że każdy z tych chłopaków sporo wniósł do zespołu. Wiadomo, jedni więcej, drudzy mniej. Można powiedzieć, że takie transfery jak Davo czy Steve Capuadi od razu gdzieś tam weszli do pierwszego składu i bardzo mocno zaistnieli w tym zespole. Kolejni jak Martin Szulek czy Michał Mokrzycki, czy Milan Kwoczera, są to piłkarze, którzy dopiero wchodzą do zespołu i jeszcze na nich musimy trochę poczekać, ale uważamy ze sztabem szkoleniowym, że to były bardzo dobre transfery. A jakie pozycje teraz trzeba wzmocnić? Czego będziemy szukać? To znaczy, to jest ciężkie pytanie, bo powiedzmy, że jesteśmy zadowoleni ze stanu posiadanej kadry. Gdzieś tam wiadomo, że mamy może braki, jeżeli chodzi o stopera, czyli mówię o tym, jak Damian Michalski odszedł od nas. Tutaj się rozglądamy na rynku, gdzieś tam analizujemy, patrzymy. Też dwóch chłopaków do nas przyjechało, więc zobaczymy, jak to będzie. Ale prawonożny stoper. Stoper z prawą nogą tylko i wyłącznie. A jeżeli chodzi o inne pozycje, to tylko w momencie, kiedy ktoś odejdzie, to wtedy może ktoś przyjść. Dobrze, to jeszcze takie pytanie, jakie teraz plany na tą dosyć długą przerwę? No tak, dzisiaj kończymy taki pierwszy okres po zakończeniu rundy. Od przyszłego tygodnia wyjeżdżamy na Słowację, gdzie zagramy 3 mecze z bardzo mocnymi przeciwnikami, z Ekstraklasą słowacką. Jak będziemy wracać do Polski, to jeszcze zagramy mecz z Garbarnią Kraków i to będzie koniec tego okresu. Piłkarze dostaną rozpiski na ten okres taki powiedzmy przedświąteczny. No i wracamy do zajęć 2 stycznia i przygotowujemy się do rundy wiosennej. Później jest wyjazd do, no, zaczynamy na własnych obiektach. Po tygodniu czasu wylatujemy do Turcji na zgrupowanie. Wracamy tydzień przed ligą, czyli tak naprawdę jeden mikrocykl i zaczynamy ligę. Czemu akurat Turcja? Czemu akurat Turcja? Mogę powiedzieć tak, że no, Na Cypr już się nie lata. Powiedzmy, kraje typu Dubaj, na te kraje nas nie stać. Była jeszcze opcja Hiszpanii, ale ta cena też była wysoka, więc tutaj Turcja, jeżeli chodzi o jakość do ceny, to gdzieś tam najbardziej gdzieś tam była bliżej naszego budżetu i tego, czego my oczekujemy od takiego zgrupowania. Okej, wrócę jeszcze do tej rundy. Który mecz dyrektorowi się najbardziej podobał w wykonaniu nafciarzy? Który mecz? Wydaje mi się, że ten mecz z Lechem taki był, chcę powiedzieć, nawet przełomowy, bo to gdzieś tam, ale myślę, że w tym meczu piłkarze uwierzyli, że możemy coś w tej rundzie fajnego zrobić. I też pojechaliśmy z zespołu, który zdobył Mistrzostwo Polski, który grał w tamtym momencie w eliminacjach do Ligi Mistrzów, więc to był zespół bardzo mocny i zwycięstwo z takim przeciwnikiem jeszcze po takiej grze na pewno nam dało dużo, dużo, dużo później takiej pewności siebie w tych kolejnych meczach. To może od drugiej strony teraz, który mecz najgorszy?
Ja myślę, że ten mecz ze Śląskiem taki był trudny dla nas, bo Śląsk od samego początku gdzieś tam przejął inicjatywę, ciężko nam było wejść w ten mecz. Choć jak zdobyliśmy bramkę na 1-1, to mieliśmy swoje okazje. Jakby wróciliśmy do tego meczu i mogliśmy ten mecz jeszcze wygrać. Niestety bramka stracona w końcówce gdzieś tam spowodowała, że przegraliśmy. Ale uważam, że ten mecz w przekroju jakby całej rundy był najsłabszy. Dobrze, to jeszcze poruszę ten temat transferowy. Czy nie ma dyrektor takiego poczucia, że potrzeba bramkostrzelnego napastnika? Bo jednak powiedzmy, że mniej tych bramek na pewno napastnicy dali niż w poprzednim sezonie. Znaczy, trzeba pamiętać, że mamy trzech, może nawet czterech napastników w naszej kadrze. Bo jeżeli Damian Warchoł patrzymy, to też możemy go ustawić jako dziewiątka, jak na Rakowie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że my też chcielibyśmy więcej bramek od napastników, ale też pomocnicy zdobywali sporo bramek też dzięki grze napastników, więc tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, wiadomo, że chcielibyśmy, żeby tych bramek było więcej, ale też trzeba pamiętać, że mamy w kadrze czterech napastników i też między innymi Mateusza Lewandowskiego, który bardzo dobrze się pokazał. Jest to młody chłopak i też potrzebuje swoich minut na boisku. Jest Łukasz Sekulski, który pewnie będzie chciał się pokazać z lepszej strony na wiosnę. Jest Marko Kolar, który jak wchodził, dawał nam dużo, dużo jakości. No jak powiedziałem wcześniej, Damian Warchoł, więc jest to spora grupa i liczymy, że na pewno, że na wiosnę będzie to lepiej wyglądało, jeżeli chodzi o zdobyte pole. Wspomniał dyrektor o pomocnikach. Rafał Wolski, można się było spodziewać, że jak on będzie zdrowy, no to zagra dobrą rundę. Ale Dawo, wspominał dyrektor w jakimś wywiadzie, że to zawodnik, którego wypatrzono przypadkiem w zasadzie. Czy dyrektor się spodziewał, że on aż tak bardzo wystrzeli? Znaczy to tak, ja to tak ująłem przypadkiem, bo oglądaliśmy innego zawodnika i w trakcie tego meczu wpadł nam w oko Dawo i też trzeba powiedzieć, że analizowaliśmy jego grę przez długi okres czasu, bo to był praktycznie ponad rok nawet, gdzie oglądaliśmy każdy jego mecz, więc to nie był przypadek, patrząc na to globalnie. Co do samego Dawo, no to te zdobyte bodajże 9 bramek i kilka asyst, no to jak na bocznego pomocnika, no to jest spora liczba przełożona na punktów, więc tutaj no naprawdę jesteśmy zadowoleni z tego transferu. Ale też z podejścia samego zawodnika, który gdzieś tam przyszedł do nas od razu, jakby wkomponował się w zespół. No bo z reguły jest to jakiś problem, jak zawodnik przychodzi, nie od razu wchodzi do składu, ale jeżeli chodzi o Dawo, no nie było z tym problemu. Zawodnik wiedział, czego od niego oczekujemy, jakby realizował te założenia trenera, które trener od niego oczekiwał. Wpisał się dobrze w nasz plan na grę i gdyby tak to wyglądało. Czy jest dyrektor zadowolony z tego miejsca drugiego zespołu? Bo no, niby mówiliśmy, że niekoniecznie walczymy w tym roku o awans, ale no, mimo wszystko mogło być dużo lepiej. Ja postrzegam to trochę inaczej. Mówiliśmy od samego początku, że chcemy ogrywać chłopaków tutaj naszych z Płocka, tych młodych, którzy dopiero wchodzą do piłki seniorskiej. Ten cel został zrealizowany. Mogę też powiedzieć, że na koniec rundy też kilku chłopaków dołączyło do nas, więc to jest ogromny sukces. Do pierwszego zespołu. Do pierwszego zespołu. Też ci chłopcy pojadą z nami na wyjazd na Słowację, więc też będą mieli szansę się dobrze zaprezentować. Jeżeli chodzi o cele na drugi zespół, zostały one zrealizowane. Jesteśmy z tego zadowoleni. Widzimy, jak ci chłopcy zrobili progres, więc musimy iść tylko w tym kierunku, żeby tym młodym chłopakom dawać szansę. A co do awansu, to myślę, że nie ma sensu na razie o tym mówić, bo zobaczymy, co będzie jeszcze po ostatnim meczu, który gramy z liderem tak naprawdę. Okej, okay. I ostatnie pytanie. Zbliżają się Mistrzostwa Świata. Kto mistrzem? Kto mistrzem? Ja myślę, że Holandia. Dlaczego? Patrząc na mecz z Polską, to wyglądali bardzo, bardzo dobrze. No ale to taki gdzieś tam generacja młodych piłkarzy, którzy od jakiegoś czasu nie osiągnęli sukcesu, a patrząc na powiedzmy historię, to zawsze ktoś taki w jakimś tam momencie swojej
swojej jakby historii wyskakuje i daje i zdobywa to mistrzostwo, więc ja liczę na Holendrów. Podoba mi się ich gra, ich sposób gry. Więc jeżeli miał postawić na ten jeden zespół, to postawił na Holendrów. I dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.